Wielu z Was ma pewnie takie bitwy, gdzie lepiej by było albo pojechać się utopić, ewentualnie gdzieś zakopać pod ziemię. Tak nas drużyna wspiera. Mi szczerze powiem, bardzo rzadko się coś takiego trafia, ale coraz częściej. Tak więc dzisiaj nie będziemy omawiali żadnych pojazdów, porozmawiamy sobie na temat strategii, a mianowicie strategów weekendowych. Tak jest, weekend w WOT-cie jest to naprawdę coś hardkorowego, dlatego ja raczej proponowałbym każdemu z Was trochę melisy w zapasie, no bo zawsze melisa się może przydać i będzie troszeczkę luźniej. O co chodzi? Ano o to chodzi, że wielu takich graczy, nie wiem, po prostu czasami się trafiają, gdzie po prostu albo nie myślą, albo cała drużyna może nie pomyśleć, no i w tym przypadku dzisiaj akurat coś takiego zobaczycie. Ja naprawdę mówię, bardzo rzadko mi się coś takiego przytrafia, ale jak już się przytrafia, to jest naprawdę hardkorowo. Sami zresztą zobaczycie zaraz. Powiedziałbym, że to powinna być naprawdę świetna potyczka. Dlaczego? Nie ma artylerii. Bardzo dobra mapa. Nie ma wiele dziesiątek. Grając na topce, ja spodziewałbym się naprawdę tutaj niesamowitego wyniku. Ale powstał jeden szkopuł. Zobaczcie na rozjechanie się mojej załogi. Ja jestem na środku, próbuję te pojazdy wyświecić, które starają się dojechać do miasteczka. Kompletnie nikt nie jedzie do miasta od nas. To może się naprawdę zemścić, dlatego że tutaj oni później będą mieli o wiele lepsze pozycje, bez problemu. Nasza drużyna jest już zapędzana w kozi róg. Tak, taki przysłowiowy kozi róg i sami zresztą zobaczycie zaraz, co się tutaj wydarzy. Nawet grając dziesiątką, czasami nie jesteśmy w stanie wiele zrobić, jeśli po prostu nie będziemy mieli wsparcia drużyny. Po drugiej stronie mamy tylko trzy dziesiątki, chyba cztery dziewiątki, resztę ósemki. Powinno być naprawdę nieźle. Druga sprawa, my mamy o wiele lepsze pojazdy dziesiątego poziomu, no bo mamy setkę, mamy FV-a. 215B. Ja jestem, jest chyba jeszcze grill. Po drugiej stronie mamy Chieftaina, mamy ISA 4 i obiekta 263. Tak więc wszystkie warunki wskazują na to, że powinniśmy bez problemu wygrać. Mamy o jedną dyszkę więcej. Mamy o wiele fajniejsze dziesiątki, ale gdyby nie drużyna, to co odwaliła, no to niestety później takie są właśnie chocki, klocki. Zobaczcie w tym momencie, co się dzieje. Praktycznie wszyscy pojechali do jednego rogu. Takiego czegoś naprawdę dawno temu nie widziałem, a w sumie na tej mapie nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zawsze raczej drużyna się rozjeżdża, część jedzie do miasta, część jedzie na drugą flankę. No i oczywiście muszą być pojazdy na środku, tak aby świeciły pojazdy przeciwnika. Co się tutaj wyrabia? Już ja praktycznie za wiele nie mogę już zrobić. Z tego względu, że po pierwsze tak, jeżeli się tylko wychylę, momentalnie mogę zejść. Staram się po prostu tylko świecić, te wszyscy tam, co stoją, ta cała banda w tym rogu, w kozim rogu, mam nadzieję, że będzie mnie tutaj wspierała. Powiem Wam, Wargaming, robiąc jakieś tam streamy od czasu do czasu na Twitchu, na Facebooku czy coś takiego, moim zdaniem oni kompletnie nie prezentują tego, co powinni prezentować. Nie uczą tych graczy, nawet tych słabszych, jak mniej więcej grać w tą grę. Czasami, powiem Wam, że są takie sytuacje, gdzie... sami zresztą widzieliście jakimiś czasy temu, pokazywałem Wam gościa w SC-ce. To tutaj, ta cała drużyna, można powiedzieć, przeszli samych siebie. No bo jak można rozegrać tak bitwę, można powiedzieć wygraną, no bo nie ma arty, jest przewaga dziesiątek. Powiem Wam, że to jest właśnie weekendowe granie. Wargaming powinien skupić się bardziej na nie to, że prezentowaniu samych pojazdów premium i tak dalej, ale bardziej pokazywać, jak grać tą grę. Kiedyś, ja pamiętam, jak zaczynałem grać w WOT-a, nie było poradników, nie było kanałów na YouTube, jedynie co mieliśmy kolegów z PC-ta, no ale to niby są dwie różne gry. Owszem, tyle że strategia i ogólnie rozgrywanie danym pojazdem raczej nie powinno się nic zmieniać. Już jest 0 do 3. No i niedługo nadejdzie klęska totalna. Zobaczcie, przeciwnik właśnie już jest w
komfortowej pozycji, bo praktycznie, zobaczcie jak nas zamknęli. Środek jest ich, co jest najważniejszy. Jeden kapuje bazę, ja nie jestem w stanie tutaj zbytnio nic zrobić. Ci jak się tam gdzieś tam któryś wychyli, no to momentalnie zaczyna schodzić ze środka. I takich potyczek powinno się pokazywać jak najwięcej. Sam Wargaming oczywiście również powinien to prezentować na swojej stronie, jak pod takim tytułem, jak nie grać w WOTA. No bo jak można coś takiego robić? Zobaczcie, że cała drużyna jedzie w jedno miejsce i praktycznie już jest po bitwie, jest 0 do 5. To nie jest do uratowania. Czasami owszem, można wyciągać nie wiadomo jakie bitwy, ale w tym przypadku no, po prostu nie ma szans. Nie ma szans totalnie z tego względu, że z każdej strony praktycznie ja jestem, moje już tutaj minuty są policzone. Nawet ósemki bez problemu już mogą sobie ze mną poradzić. Nie jestem w stanie nawet uciec. No, no właśnie. Choćby nawet ten. Widzieliście palące się spaghetti? A upieczone? Tak wygląda upieczone spaghetti. I oczywiście ja tutaj nie chcę ani żalić się, że coś takiego się stało. Tylko i wyłącznie chcę pokazać dla tych graczy, którzy może preferują taką strategię. Słuchajcie, nigdy nie odpuszczajcie jednej flanki. Zawsze trzeba po prostu być na dwóch flankach. To jest raz na środku, jeżeli się uda. Ewentualnie, owszem, możecie odpuścić flankę, ale te pojazdy, tak jak ta esetka, czy ten gościu, który tu stoi, oni powinni momentalnie raszować, jeżeli widzi, że tutaj widzą, że jest przewaga, powinni raszować tą flanką, tak aby później po prostu chociaż jedna flanka była zdobyta. A tak, jesteśmy totalnie zamknięci, oczywiście przeciwnik ma dostęp do naszej bazy i nic innego mu nie pozostaje jak albo skapować, a najlepiej gdyby ich wybili do końca, tyle że tak się akurat nie stało, bo przejęli bazę. Tak więc ci co zasiadają do WOTA na weekend, polecam Melisę, naprawdę pomaga. Do usłyszenia, hej!